Witajcie, bardzo miło, że jesteście z nami. Dzisiaj pierwszy dzień ferii w powozowni. Trochę inaczej niż zwykle. Przygotowaliśmy dla Was zabawę. Co będziemy robić? Będziemy bawić się w detektywów. Będzie strasznie i groźnie. Nie, no będzie fajnie. Będzie fajna zabawa, ale niestety musicie zrealizować to u siebie na własnych podwórkach lub w domu. W zależności od pogody, ale wychodzi słońce, więc będzie dobrze. Liczymy na to i liczymy na Was, że będziecie chcieli to robić, co my będziemy Wam przesyłać. Bo taki mamy plan, tak? Tak, codziennie będziecie dostawać zadania na Wasze adresy mailowe. Będą to jakieś zagadki, szyfry. Różne tajemnicze rzeczy. My jesteśmy trochę stremowane, wiecie, bo też jeszcze nigdy nie robiliśmy ferii online. Dlatego też wybaczcie nam nasze potknięcia. Dzisiaj pierwszy dzień i mamy taki pomysł, żebyśmy poszukali trochę stron świata. Dlaczego? Detektyw czasem jest w dziwnych miejscach. Czasem w mieście szuka różnych rzeczy, czasem w lesie. Dlatego wpadłyśmy na pomysł, że pierwszy dzień będziemy starali odnaleźć różne ślady stron świata w miejscu, w którym mieszkamy. Pewnie macie swoje pomysły, jak można odnaleźć strony świata, na przykład wokół domu. My mamy dla Was kilka pomysłów i będziemy zaraz szukać tutaj na terenie powozowni z Natalią. Pierwszy z nich, a w ogóle co to są strony świata? No właśnie. Wiecie, co to są strony świata? Po co ktoś wymyślił te strony świata? A widzieliście kiedyś mapy? Teraz mamy mapy Google, więc też tak w sumie wciskamy w telefon i mówi jedź prosto i jedziemy. I wszystko wiemy. Są mapy. I mapy zazwyczaj mają zaznaczone strony świata, tak żeby łatwiej było się odnaleźć. Na przykład jak wiemy, że mamy jechać na północ nad morze, no to łatwo nam się wtedy odnaleźć. Nie pojedziemy w góry na południe. Tak? No tak. A jak słońce zachodzi, to już wiemy wtedy, gdzie jest zachód. O, a jak wschodzi to? Gdzie jest? Wstajemy. Wschód! Dobra. Wstajemy, budzimy się. Część naszych zadań, może, które dla Was przygotowaliśmy, będzie polegało na tym, że coś będzie na południu, a coś na północy. Dlatego dzisiaj poszukamy tych stron świata wokół swoich miejsc zamieszkania albo gdzieś najbliżej, gdzie tylko możecie wyjść, tak żeby było to bezpieczne. Najwięcej mchu znajdziecie od strony północnej. A dlaczego? Ponieważ na północy jest najmniej światła. Tutaj słońce nie dochodzi, dlatego widzimy, że jest tutaj go mniej. Nawet teraz, nawet jak mam słońce, nie mam mchu, jest to mało. A tutaj już się robi coraz więcej. Słuchajcie, tu są różne inne drzewa. Ja nie wiem, czy ta teoria się zawsze sprawdza. Bo zależy to też od tego, czy drzewo rośnie wśród innych drzew, czy samotnie. Tu ja podchodzę, słuchajcie, od strony tej samej, co tamto drzewo i nie mam. Inna teoria głosi, że mech również na kamieniach i murach rośnie od strony północnej, tam gdzie światła ma mniej. Teraz robimy kółeczko naokoło naszej studni. Jedyny ślad mchu znajduje się z tej strony. Czyżby to była północ? A jeśli chodzi o kamienie, trudno rozpoznać, który z nich jest porośnięty. Idziemy dalej szukać naszych śladów stron świata. Inna teoria głosi, że od północy drzewa mają korę mniej rozbudowaną i cieńszą. Patrzcie, tu mamy takie jedno drzewko i z tej strony, która wskazuje na to, że tak jest bardziej północno-zachodnia, ale bardziej północna, bo jest i mech. Kora jest taka cienka, a jak przejdziemy na stronę południowej, kora jest taka jak stara skóra krokodyla. Ma dużo wgłębień i jest dużo grubsza. Czyli tam, gdzie dochodzi dużo słońca, kora jest silniejsza i grubsza. Tam, gdzie jest dużo cienia, kora jest taka bardziej gładka, mniej chropowata i chudsza. Słuchajcie, szukałyśmy dosyć długo śladów świadczących o stronach świata,
gdzie jest północ, gdzie południe i nie zawsze nam się to udawało. Nie każde drzewo jest porośnięte mchem od strony północnej, bo niektóre wcale nie mają mchu i jeszcze nie rozgryzłyśmy dlaczego. A niektóre wcale nie mają grubszej kory z tej strony, co potrzeba. Ale mamy nadzieję, że u Was da się odnaleźć jakiś ślad, który świadczy o tym, gdzie leży północ. Przyślijcie nam zdjęcia, ewentualnie jeżeli macie problem, żeby takie zdjęcie zrobić, narysujcie to miejsce. Prześlijcie do nas na naszego maila. Czekamy też na rozwiązania zaszyfrowanych zdań, które wysyłaliśmy Wam rano. Dostaliście zdjęcie klawiatury naszej tajemniczej. Zaszyfrowaną wiadomość. Czekamy na Wasze rozwiązania i do zobaczenia jutro. Cześć! Do zobaczenia.